jesteśmy na tygodniowym pobycie w hotelu Alta Marena w kurorcie Morohable, leżącym na południu wyspy Fuerteventura, należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Lobby i patio. Hotelowy ogród i strefa basenowa. Hotel jest położony niedaleko plaży. To sąsiadujący hotel Robinson Playa. Morohable to typowe centrum turystyczne, więc najwięcej jest tu hoteli i restauracji. Na skraju miasta wznosi się latarnia morska Matorral. Przy plaży jest pomnik kanclerza Willy Brandta. Był on prekursorem niemieckiej turystyki na półwyspie Jandia, nad którym leży Morohable. Plaża, podobnie jak półwysep, nazywa się Jandia. Wzdłuż plaży biegnie kilometrowa promenada, którą można dojść do centrum miasta. Dzięki długim, piaszczystym plażom w latach 70. nastąpił dynamiczny rozwój ruchu turystycznego w Morohable. Przy promenadzie figura symbolizująca hołd dla kobiet z wybrzeża.
idziemy na spacer do starej części miasta. Morohable zostało założone w 1899 roku. Wtedy właśnie pierwszy dom wybudował tu Cirilo López Umpieres. W 1960 roku mała rybacka wioska liczyła około 200 mieszkańców. Obecnie liczy ponad 8 tysięcy, wliczając wielu zagranicznych rezydentów, głównie Niemców. Cirilo López Umpieres, pierwszy mieszkaniec Morohable. Na wzgórzu dzwonnica kościoła Matki Boskiej z góry Karmel. Spod kościoła roztacza się rozległy widok na miasto i plażę. Po przeciwnej stronie wzgórza znajduje się niewielki port. W porcie jest 290 stanowisk do cumowania łodzi i stacja zaopatrująca je w paliwo. Mogą tu cumować jachty o długości do 35 metrów. Z portu odpływają promy kursujące regularnie na trasie Fuerteventura – Gran Canaria. Wyruszamy na całodniowy objazd po wyspie Fuerteventura. Zatrzymujemy się na punkcie widokowym na plażę Sotavento, której szerokość zmienia się ekstremalnie w czasie pływów. Kolejny krótki postój ma miejsce w wiosce rybackiej Taraja Lejo, wyschnięte koryto rzeki okresowej. Nie brakuje tu hoteli jak w większości miejscowości kanaryjskich. Wioska leży nad samym oceanem. Wzdłuż ciemnej, kamienistej plaży biegnie deptak.
Stara Halecho, jedziemy do Pachary. Te trochę nienaturalne kolory zawdzięczamy barwie szyb w autobusie. W suchym korycie rzeki pięknie kwitną bugenwilie, mimo że to początek stycznia. Pachara to miasto i największa pod względem powierzchni gmina na Fuerteventurze. W mieście jest zabytkowy kościół Nuestra Señora de la Regla. Barokowy portal został ozdobiony niespotykanymi nigdzie na wyspie figurami azteckimi. Wpływ na taką dekorację fasady miał najprawdopodobniej fundator, który pochodził z hiszpańskich kolonii w Ameryce. Kościół pochodzi z XVII wieku, a w XVIII wieku dobudowano boczną nawę. Pozłacane barokowe ołtarze są z XVIII wieku. W ołtarzu głównym znajduje się figura patronki kościoła, wykonana prawdopodobnie w XVII wieku w Meksyku. Boczny ołtarz w drugiej nawie. Co 2 lata mieszkańcy niosą swoją patronkę ulicami miasta w uroczystej procesji. Jesteśmy tu w święto Trzech Króli. Zgodnie z tradycją jest ono ważniejszym wydarzeniem niż nawet Boże Narodzenie, bo to dzień, w którym dzieci dostają świąteczne prezenty. Wieczorem 5 stycznia dzieci zostawiają przed swoim domem jedzenie i napoje dla strudzonych królów i wielbłądów, a rano znajdują w tym miejscu prezenty. Na placu koło kościoła odbywa się festyn związany ze świętem. Trzej królowie paradują w kabrioletach w asyście policji. Opuściliśmy Pacharę i w drodze do Betancuri zatrzymaliśmy się na plantacji aloesu. Fuerteventura jest 2. co do wielkości wyspą archipelagu Wysp Kanaryjskich. Jej powierzchnia wynosi 1660 km kwadratowych. Wyspa leży 97 km od wybrzeża Afryki. Jest najstarszą wyspą kanaryjską. Powstała 21 milionów lat temu. W 2009 roku wyspę uznano za rezerwat biosfery UNESCO. Pierwszymi znanymi osadnikami na wyspie byli Guanczowie, którzy prawdopodobnie trafili na wyspę z Afryki Północnej. Ich kultura zanikła pod koniec XV wieku. Wielu Guanczów zginęło podczas zbrojnego oporu stawianego hiszpańskim najeźdźcom, wielu sprzedano jako niewolników. Nieliczni przyjęli katolicyzm i połączyli się w związkach małżeńskich z przybyszami. Betancuria, założona w 1404 roku, była pierwszą stolicą wyspy Fuerteventura. Została zlokalizowana w centrum wyspy, co w przeszłości chroniło ją przed atakami piratów od strony oceanu. Kościół Santa Maria de Betancuria z XV wieku, przebudowany w XVII wieku po napadzie berberyjskich piratów. Obecnie kościół łączy w sobie style gotycki, renesansowy i barokowy. Zdobiony strop w stylu mudéjar. Barokowy ołtarz.
figura Matki Boskiej stoi na półksiężycu, co symbolizuje zwycięstwo nad Maurami. Ołtarz główny powstawał 34 lata i jest dziełem Francisco Hernandeza. Wnętrze kościoła jest bogato zdobione i zostało częściowo przekształcone w Muzeum Sztuki Sakralnej. Ambona wykonana z drewnianych kasetonów. Plac przed katedrą. Położona w dolinie między wzgórzami, dawna stolica wyspy liczy dzisiaj około 800 mieszkańców. Kontynuujemy objazd po wyspie. Okazałe opuncje. Zatrzymujemy się na punkcie widokowym, których jest wiele na wyspie. Ten nazywa się Las Penitas. Spotykamy tu wiewiórki, a ściślej pręgowce berberyjskie. Są gatunkiem inwazyjnym. Dostały się na wyspę prawdopodobnie na pokładach statków pływających między Afryką a Wyspami Kanaryjskimi. Rozmnożyły się tak znacznie, że przez mieszkańców wysp są uważane za szkodniki. Dojechaliśmy do małej wioski rybackiej na zachodnim wybrzeżu Fuerteventury. Niedaleko stąd w 1402 roku wylądował normański żeglarz Jean de Bettencourt, aby podbić wyspę dla korony hiszpańskiej. To właśnie on założył pierwszą stolicę wyspy, Betancurię. Okolica zachwyca niesamowitymi widokami. W pobliżu znajdują się imponujące jaskinie. Powstały w wyniku wypływającej lawy, a swój obecny kształt zyskały za sprawą wyjątkowo silnych fal w tej części wyspy.
we wsi są kolorowe domki i mimo, że jest ona popularna wśród turystów, nie ma tu kiczowatych atrakcji. Późnym popołudniem kończymy objazd wyspy i wracamy do hotelu w Morohable. Zabudowa w turystycznej części miasta. Latarnia Matorral wybudowana w 1991 roku. Ma 59 metrów wysokości. Latarnia wznosi się na terenie nadmorskich łąk. Jest to obszar chroniony. Są tu rzadkie na Wyspach Kanaryjskich gatunki roślin odpornych na słoną wodę. Do latarni prowadzi ogrodzony barierkami drewniany chodnik. Jest to najwyższa latarnia morska na Wyspach Kanaryjskich. Jej sygnał jest widoczny z odległości 17 mil morskich i składa się z dwóch błysków białego światła co 10 sekund. Panorama turystycznej zabudowy Morohable widziana z okolic latarni. Jedziemy teraz do Coralejo na północy wyspy. To wydmy Parku Krajobrazowego Las Dunas. Z Coralejo popłyniemy promem na jednodniowy objazd po wyspie Lanzarote. Po półgodzinnym rejsie dopływamy do Playa Blanca, popularnego kurortu wakacyjnego na południu Lanzarote. Lanzarote jest wyspą pochodzenia wulkanicznego i często nazywana jest wyspą wulkanów. Właśnie jedziemy wzdłuż rozległego pola lawy. Ostatni wybuch wulkanu miał miejsce w 1824 roku. W archipelagu Wysp Kanaryjskich Lanzarote jest wyspą wysuniętą najdalej na północ i na wschód. Jeden z symboli wyspy – albinotyczny krab. Jameos del Agua to jaskinia powstała w wyniku erupcji wulkanu La Corona i jest jedną z największych atrakcji na wyspie. Miejsce to zostało zagospodarowane według projektu architekta, malarza i rzeźbiarza Cezara Manrique. Schody prowadzą do niewielkiej restauracji.
kolejnymi schodami docieramy do tunelu lawowego o długości 60 i wysokości około 20 metrów. Jest tu słone jeziorko powstałe w wyniku infiltracji wody morskiej. Żyją tu endemiczne ślepe kraby albinosy, mierzące nieco ponad centymetr, odżywiające się algami. Wąskim skalnym chodnikiem prowadzącym wzdłuż jeziorka przechodzi się na drugą stronę tunelu. Następnie trasa prowadzi schodami w górę przez kolejną restauracyjkę do egzotycznego ogrodu z basenem. Za basenem jest wejście do audytorium. Odbywają się tu liczne koncerty i przedstawienia, gdyż grota ma doskonałą akustykę. Audytorium może pomieścić 550 osób. Na koniec kręte białe schody prowadzą do wyjścia. Wspinając się nimi można podziwiać z góry jeszcze raz cały ogród. Jedziemy teraz na punkt widokowy Mirador de Aria. Mirador de Aria znajduje się na wysokości 400 metrów nad poziomem morza. Można stąd podziwiać malowniczy fragment krajobrazu Lanzarote. Nad brzegiem oceanu bielą się domy miasteczka Arieta. W otoczonej wzgórzami dolinie, nazywanej Doliną Tysiąca Palm, leży miasto Aria.
restauracji na punkcie widokowym przekwitła agawa służy za choinkę. Zmierzamy teraz do regionu Lageria, gdzie uprawiana jest winorośl. Zatrzymujemy się przy jednej z winnic należącej do rodziny Antonio Suareza. Winnice w tym regionie przedstawiają niecodzienny widok. Nie ma tu klasycznych winnych krzewów ustawionych w rzędach. Winiarze sadzą je w stożkowatych zagłębieniach wykopanych w żużlu wulkanicznym. Na obrzeżach zagłębień ustawiają kamienne murki w kształcie półksiężyca, które mają chronić rośliny przed działaniem wiatru. Następnym punktem na trasie naszego objazdu Lanzarote jest Park Narodowy Timanfaya, który został wpisany na listę UNESCO jako rezerwat biosfery. Obejmuje on teren ogromnych erupcji wulkanicznych, które miały tu miejsce w XVIII wieku. Lawa wypływała z około 300 kraterów przez 6 lat. Obserwujemy pokaz geotermiczny ilustrujący, jak wysoka jest temperatura gruntu niemal tuż pod stopami. Na głębokości kilkunastu centymetrów kamienie mają temperaturę 100 stopni, a na głębokości 10 metrów temperatura sięga 600 stopni. Można też obejrzeć pokaz imitujący wybuch gejzeru. Skorzystaliśmy także z przejazdu wytyczoną 14-kilometrową trasą wulkanów, wiodącą wśród kraterów i formacji skalnych. Trasę pokonuje się wyłącznie autobusem bez możliwości wysiadania i robienia zdjęć. Materiał filmowy nagrany przez szybę autobusu był niestety na tyle złej jakości, że nie mogliśmy go umieścić w tym filmie. W parku jedziemy w kierunku rybackiej osady El Golfo. Jesteśmy w kolejnym, niezwykle malowniczym zakątku wyspy Lanzarote. Osada leży nad zatoką o tej samej nazwie. Jest częścią rezerwatu przyrody Los Volcanes i znajduje się w sąsiedztwie Parku Narodowego Timanfaya. Ale magnesem, który przyciąga tu turystów z całego świata, jest przepiękne zielone jezioro. Leży ono u podnóża skał niczym w amfiteatrze, będącym efektem erupcji wulkanicznych. Swój kolor woda zawdzięcza algom, a właściwie fitoplanktonowi. Od otwartego oceanu jezioro jest oddzielone czarną, wulkaniczną plażą. Na plaży można znaleźć zielonkawe minerały oliwiny. Za wzgórzem widać rybacką osadę El Golfo, gdzie można zjeść świeże ryby i owoce morza. Po dniu pełnym wrażeń wracamy z Lanzarote do naszego hotelu na Fuerteventurze.
Właśnie dopływa prom, który zabierze nas w drogę powrotną. I tym kończymy naszą relację z tygodniowego pobytu na Fuerteventurze.